Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich podpisali w Kielcach umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody trafią do 2 jednostek działających na terenie powiatu ostrowieckiego. Będzie to szkoła SSW na Gulińskiego i niepubliczna placówka Nasz Dom. Dofinansowanie do tych busów ze środków PFRON-owskich to 160 tysięcy złotych. Co stanowi 70% dotacji na poszczególne pojazdy. Resztę kwoty w przypadku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego sfinansuje powiat ostrowiecki, zaś w przypadku niepublicznej placówki Nasz Dom brakujące środki zabezpieczą siostry zakonne prowadzące tę placówkę. Samochody są wyposażone w odpowiedni sprzęt, który jest niezbędny, aby zabezpieczyć potrzeby tych osób niepełnosprawnych. Warunki są określane przez osoby wnioskujące. One będą również wybierały ten środek transportu. W projekcie, który był składany, w propozycjach zostały tego typu elementy ujęte, natomiast teraz muszą być już sprecyzowane w szczegółach. Dofinansowanie PFRON-u pochodzi z programu Wyrównywanie Szans Między Regionami. Możliwość pozyskania środków na zakup pojazdów powróciła po kilku latach nieobecności. Na dzień dzisiejszy, na całe szczęście dla nas, bo skończyło się to taką decyzją bardzo pozytywną dla tych placówek, taki program został uruchomiony i dzięki temu zakup takich mikrobusów dla osób, które bardzo tego potrzebują, bo to osoby niepełnosprawne i dzieci niepełnosprawne, będzie mógł być zrealizowany. Współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych docenia starosta ostrowiecki. Staramy się korzystać ze wszystkich środków, które są możliwe do pozyskania z PFRON-u. Tutaj widzimy dużą przychylność tej instytucji, dużą przychylność pana dyrektora i zrozumienie potrzeb naszego powiatu. Potrzeby specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i niepublicznej placówki Nasz Dom w zakresie przejazdów teraz zostaną zaspokojone. Do tej pory bardzo często zarówno nasze jednostki, jak i innych, czy szkoła, czy też inne jednostki zwracały się o pomoc w transporcie osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci, przy różnego rodzaju imprezach, przy dowożeniu dzieci chociażby do placówki. Natomiast jeżeli ten transport będzie u nich na miejscu, to zdecydowanie będzie to ułatwienie dla tych osób. Zakup samochodów realizowany będzie w drodze zapytania ofertowego. Pojazdy już niebawem trafią do placówek.